back, you put your hands in there. Just like that, yeah, you're famous in there. Do that, and make it rain over here. Happy Earth Day, cause you're quaking over here. It's getting wild over here. It's getting loud over here. A big crowd over here. Get the first day, cause you're over here. Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Liczymy oczywiście, Jacku, na fenomenalne widowisko. Czas oczekiwania dobiegł końca, teraz wszystko w nogach i głowach piłkarzy. Zapraszamy! Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Ich ustawienie można określić jako mocno ofensywne 3-4-3, dające do dyspozycji wiele opcji w ataku. Czy po tym strzale będą prowadzić? Neymar sam na skrzydle, popatrzmy. Neymar powinien dogrywać. Obrona wybiła piłkę. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Zobaczymy, co teraz zrobi. Sędzia jednak nie przerwał gry. Sędzia powinien teraz pokazać, że panuje nad sytuacją. Trzeba ostudzić nastroje. Matuidi. Johan Cruyff. Co teraz wymyśli? Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Nieudana akcja. Lionel Messi. Leo Messi ma dużo swobody na skrzydle. Ma czas i miejsce. Dogrywa nieco za siebie. Świetna obrona. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Niezła okazja do kontry. Vinicius Junior. Podanie na bliższy słupek. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Vieira przy piłce. Griezmann. Cruyff przy piłce. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Neymar. Neymar kontroluje grę cały czas przy piłce. Obrońca blokuje tę centrę. Matuidi. Wymanewrował obrońcę, będzie dobra sytuacja. Cruyff przy piłce. Za linię obrony bardzo sprytnie. Spalony! Szkoda tej szansy. Co za pech, spalony w takim momencie spotkania. Miałby fenomenalną okazję do zdobycia bramki. Roberto Carlos teraz. Już blisko pola karnego. Niestety strata piłki. Vieira przy piłce. Wszystko na jeden kontakt. Vinicius Junior. Ładna wymiana podań, ale przerwana przez rywala. Cruyff przy piłce. Dobry odbiór Puyola. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Vinicius Junior. Neymar ma miejsce na skrzydle. O, teraz ma dużo miejsca. Pierwsze trafienie w tym meczu należy do Mbappé i mamy 1-0.
Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Johan Cruyff. Riyad Mahrez. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Ach, niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Sędzia każe grać dalej. Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Johan Cruyff. Mają teraz szansę na kontratak. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Ronaldinho. Messi. Messi przed do przodu. Ależ okazja Messiego. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Będzie chyba podawał. Cristiano Ronaldo. Jest! Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Kapitalnie zgubił obrońcę. Johan Cruyff. Antoine Griezmann. Przeciwnicy przejęli. Jest szansa na kontratak. Mbappé przed szansą. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Arbiter podyktował rzut wolny. Matuidi. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Griezmann. Vinicius Junior. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Nelson Semedo. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. To nie jest jego dzień. Nie idzie mu w tym spotkaniu. Wyświetlana właśnie przez realizatora mapa jego kontaktów z piłką pokazuje wyraźnie, jak kiepsko dzisiaj gra. Od zawodnika ofensywnego tej klasy oczekuje się więcej. Przede wszystkim bramek, najchętniej tych dających zwycięstwo. A na tablicy świetlnej wynik...
Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Vieira przy piłce. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie, pięknie, prostopadle Messi. No i nici z rzutu rożnego. Chiellini, Griezmann, Patrick Vieira. Piłkę ma Griezmann. Vinicius Junior ma dobrą okazję do strzału. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Czekamy na dośrodkowanie. Cristiano Ronaldo. To musi być gol! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Cristiano Ronaldo. Frey. Ronald Koeman ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Uff, co za interwencja. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Niestety strata piłki. Musiał się mocno teraz cofnąć, podejść pod grę. Dobra okazja do oddania strzału. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Nie myli się, gol. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Przed nami końcowe 30 minut. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Neymar. No brawo, świetne wyjście z wodem. Chyba będzie wrzucał. Co teraz wymyśli? Będzie chyba podawał. Ma piłkę, co teraz zrobi? Rozpoczynają kontratak. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Świetne podanie za plecy rywali. Ronaldo. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. No dzisiaj imponuje formą. Tą bramkę. Kompletuje hat-tricka.
w tym spotkaniu. Goal for the visitor, number 7, Cristiano Ronaldo. Sané. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Frank Ribery, prostopadle do partnera. Nie trafił, ale mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Ribery to musi wpaść. Teraz. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Frank Ribery, prostopadle do partnera. Matuidi. Dobre podanie za plecy obrońców. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Jest gol, niestety obawiam się, że niespecjalnie wpłynie on na końcowe rozstrzygnięcie. No, nie mógł chyba tego zmarnować. Widzimy teraz, ile miał miejsca i czasu. I do tego pustą bramkę przed sobą. Ważne, że potrafił to wykorzystać. 6-3. 3 bramki przewagi wydaje się dużo, ale nie byłbym przekonany, czy takim rezultatem zakończy się to spotkanie. No, wygląda to na bramkę pocieszenia, ale mecz jeszcze się nie skończył. Tak, zdarzają się wprawdzie nagłe zwroty gry, ale chyba nie w tym spotkaniu. Może teraz ruszyć skrzydłem. Ma dobrą okazję do strzału. No, takimi strzałami nie zniwelują różnicy bramkowej. No i Cristiano Ronaldo. Dobra pozycja do oddania strzału. Ribery przed szansą. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Naprawdę znakomite wykończenie. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Mahrez, ładnie pomyślane. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego. Centruje z rogów. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Do końca meczu 9 minut. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Piłka nadal w grze, nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. Po tym strzale bramkarzowi spadł kamień z serca. Nie miałby nic do gadania. No ale Lewandowski przed szansą i piłka w rękach bramkarza. Riyad Mahrez. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przy... Ależ minął obrońców. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Nawet zdobywca bramki nie wydaje się zbytnio nią cieszyć. Masz rację, rzadko się widuje tak beznamiętną reakcję, ale strzelec zdaje sobie sprawę, że w końcowym rozrachunku niewiele to zmieni. Sporo padło już bramek i pod tym względem kibice nie mogą być zawiedzeni. Chwila radości dla fanów, ich drużyna zdobywa gola. Sytuacja znacząco się już nie zmieni, ale może trochę poprawią się nastroje. Na pewno zdają sobie sprawę, że wynik rywalizacji nie ulegnie zmianie, ale mają chociaż tę bramkę na pocieszenie. Sané, dobrze się rozwija ten kontratak.
Sané. Bramka, tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. Gdyby ta bramka padła wcześniej, może wtedy dałaby im szansę do podjęcia walki. Teraz jedynie zmniejsza rozmiary porażki. Jednak walczyli do końca i należą im się za to słowa uznania. Dorobek bramkowy obu zespołów może imponować. Zobaczymy, co będzie dalej. I to już koniec. Co sądzisz? Vinicius Junior?